nowa cudowna władza Platforma Obywatelska remontuje drogi. Mniej więcej tydzień temu malowali pasy po to, żeby wyciąć teraz asfalt z namalowanymi pasami. Jak dokonuje się remontu w Łodzi? Nasza wspaniała żydowska prezydent Hanna Znanowska jest budowlarzem, jak sama o sobie mówi. Cokolwiek to znaczy. Absolwentka bandyckiej Politechniki Łódzkiej. Politechniki, którą kończył genialny debil, paranoik, bandyta Radek Wilczek z psychiatrycznego Radia Łódź, niedługo doktorant na tej uczelni. Wulgarny Jacek Kłak, organizator pseudoimprezy Fashion Week. Nie wiem dlaczego week, bo impreza trwa 4 dni. Niesamowicie wulgarny. Parę razy upubliczniłem jego stek bzdur, urojeń, prześladowczych szantaży. Facet musi być prawdziwym geniuszem. No i bardzo spełnionym architektem, bo chyba ani jednego dnia w zawodzie nie pracował. Marek Lefik z katedry budownictwa, podobna branża, który bez żadnego powodu coś mu odwala tydzień temu i wyrzuca naszą redakcję z imprezy kongresu geofizyków mechaniki gruntu. A przyjrzyjmy się bliżej, jak wyglądają remonty. Wycięli kawałek asfaltu. Ten jest jeszcze... Droga się tu trzyma równo. Kładli ją komuniści. Źli opluwani. A podłożu betonowym. Autostrady niemieckie są tak dobre, dlatego że Hitler, czyli też Żyd, położył płyty betonowe pod nimi. Pracują do dzisiaj. Można było to trochę wyrównać. Są oczywiście w gorszym stanie płyty. Zalewają to tylko asfaltem. Typowa robota na odpieprzie. Na mojej ulubionej dziurze imienia Chmielnickiej na zbiegu przynajmniej 4 razy remontowałem tę samą dziurę. Ludzie ze Zlitu. Raz nie wybrali tam. Raz wody, raz śmieci. Robota głupiego. A rządy Jerzego Krupińskiego miały być za drogie. Panna Znanowska, taka obyta, jak to mawiał właśnie Jacyś Kłak, jest pani światową kobietą. Po tym jak dostał dofinansowanie 2 miliony, potrafi wylizać dupę do białej kostki. A światowa kobieta, która jeździ na targi w Cannes nieruchomości do Dubaju, arabskie matały wpuściły Żydówkę pomimo policji religijnej Muttawa. Ta światowa kobieta nigdy nie widziała na zachodzie, jak to się remontuje. Otóż robi się to nocą. Tu mamy zablokowany pas. Biały dzień, piękna pogoda, zero śniegu, żadnego mrozu, temperatura 20 parę stopni, żadnego deszczu i nikogo. Tyle kierowcom zrobić dobrze. Ale premier Kopacz słucha, pomaga ludziom. Tu pomaga chyba kierowcom, którzy mają niedociśnienie i na widok takiej chucpy premier Kopacz podnosi mi się ciśnienie. Albo inaczej tego nie można chyba wytłumaczyć. Paranoje władzy doszły już naprawdę do zenitu. Powinna premier Kopacz tu jeszcze swoich snajperów tak jak Komorowski postawić. Albo przynajmniej nawieść bandytów z boru i z policji. Napis głosi, że są to wodociągi. Prezesem wodociągu był Włodek Tomaszewski. Prawie to pan nie zmieścił się po prawej stronie. Włodek policji będzie przez to? Masę wypadków już było przez kontrapasy. Redakcja gorąco pozdrawia i premier Kopacz, i naszą żydowską prezydent, Hannę Znanowską.